Oto produkcja dostępna wyłącznie na YouTube, która przeniesie was w najdalsze zakątki ludzkiego ducha. Teraz nie, teraz jesteśmy tutaj bardziej w Arizonie, gdzie rosną sosny długowieczne. Nie wiem, czy wam mówiłem. One żyją po 5000 lat, poważnie. Urszula Handlura. Kolejne arcydzieło twórców światowego bestsellera Urszula w krainie czarów zabierze was w podróż przez kaszubską Antarktydę, w miejsca pełne tajemnic, gdzie magia i rzeczywistość przeplatają się w niezwykłą opowieść. Widzicie to? Bądź świadkiem zmagań ludzkiej woli z siłami natury w poszukiwaniu legendarnego mistrza morskich mądrości, który zna ten żywioł jak nikt inny. To właśnie jego rady okażą się na tyle cenne, że nasz bohater, łysy z Balt TV. Tym jedziemy Putina w ziemię. Jest to najnowszy pojazd opancerzony. Zaryzykuje wszystko, aby ją pozyskać. Kaszubska sisia. Kaszubska sisia. Ktoś musi tam trzymać, na samym powietrzu leci człowiek. Przygotujcie się na film, który zmusi was do zastanowienia się nad znaczeniem handlu, zwłaszcza morskiego, dla globalnej polityki i polityki Unii Europejskiej. Odkryjcie, co tak naprawdę ukrywa się pod powierzchnią morza. Tak wygląda ten sztorm, na który zostałem. I pod fasadą Urszuli Handlury. Typowa taktyka Rosjan, czy strategia, nie wiem już teraz, polega na tym, na wciąganiu wroga w głąb swojego terytorium. Najlepiej jak się wcześniej jeszcze wszystko spali, żeby tam była tak zwana spalona ziemia. Czy ja to w ogóle nagrywam? Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie. Odkrywam przed wami secret, o to wszystko chodzi w Unii Europejskiej. Dlaczego? Znaczy, co najbardziej wiecie? Ta Ursula von der Leyen, nie? Ona przecież od tam XII wieku oni prowadzą handel, więc oni muszą mieć na pewno statki i coś tam, jak czy konekcje do jakichś tam armatorów, nie? No. No i wiemy, że ona pochodzi z jakiegoś, jakiejś rodziny handlarzy, której korzenie sięgają jeszcze XII wieku. Czy pochodzi, czy jest... No i właśnie, kurde, dopiero teraz mi to przyszło do głowy. No ostatnio o tych solarach trochę robiłem, no i tak się zacząłem trochę... Europa na przykład, we Francji był całkiem fajny przemysł solarów. A mianowicie, że na przykład we Francji był całkiem niezły przemysł produkujący solary, ale Francja w ogóle go nie wspierała jakby i wszystko się przyniosło do Chin. I tu oglądałem dokument o tym, że wszyscy producenci solarów we Francji, a byli całkiem dobrzy, musieli się zwijać, bo przegrali jakby konkurencję z Chinami, tak? Arto jest francusko-niemieckim nadawcą publicznym. No i on mówi, że w kontekście francuskiego rynku fotowoltaicznego nie znalazłem informacji o zamknięciu fabryk producentów modułów PV. Wręcz przeciwnie. Wydaje się, że Francja rozwija swoją produkcję fotowoltaiczną. Na przykład Hollo Solis, nowe przedsiębiorstwo wspierane przez Unię Europejską, planuje do 2027 zbudować w Hambach we wschodniej Francji największą w Europie fabrykę modułów fotowoltaicznych. Planuje zbudować do 27, a otwarta ma być w 25, a pełna produkcja ma ruszyć w 27. Dziękuję ponownie, sztuczna inteligencja. Thank you very much. No i się go pytam, ja słyszałem odwrotność. Czy była wcześniej taka sytuacja, że producenci PV zamykali fabryki we Francji, bo nie mieli szans z chińską konkurencją? I patrz co mówi, tak, rzeczywiście. Były sytuacje, kiedy europejski przemysł fotowoltaiczny miał trudności z konkurowaniem z chińskimi producentami. Około 10 lat temu europejski przemysł fotowoltaiczny prawie upadł pod naporem chińskiej konkurencji. Tak, rzeczywiście. Patrzcie, czyli we Francji się coś zmieniło, słuchajcie. Słuchajcie, najwyraźniej we Francji się sytuacja zmieniła, bo... Nie, Niemcy też mieli dobre, jakieś burger, jakieś takie fabryki solarów. Podobnie jest z Niemcami, bo tam robiłem niedawno, pamiętacie? Coś o solarach tam. U nich teraz chyba jakaś największa firma, jakiś burger, teraz właśnie prosiła rząd o pomoc. Mówi, jak nie pomożecie, to będziemy się musieli zwinąć albo przenieść do Chin. Ale rząd nie pomógł. To chyba jest w trakcie przenoszenia teraz, w trakcie podejmowania decyzji. I druga rzecz jeszcze, i oni nam dają dotacje. Rozumiecie? Dają w Europie dotacje na solary, które są produkowane w Chinach. Więc pytanie, jak można oprzeć swoją energiewende, czyli tą przemianę energetyczną, na chińskich panelach, a nie pomyśleć o tym, żeby produkować to na przykład lokalnie, jeżeli będzie takie wielkie zapotrzebowanie. Z drugiej strony dają dotacje nawet osobom prywatnym na instalację modułów, więc Unia Europejska dotuje chińskich producentów. No i jaki jest w tym sens? My jesteśmy krzaki jakby. My jesteśmy autentycznie krzakami pomiędzy rządem, który zabiera od nas pieniądze, daje nam je niby z powrotem, ale pod warunkiem, że damy to następnie firmie.
to już jedna rzecz. Patrzcie, w 2022 około 87%, czyli prawie 90%, importowanych do Niemiec instalacji PV pochodziło z Chin. Chińscy producenci modułów słonecznych obecnie zalewają rynki. No dobrze, dobrze, dobrze. I to wszystko działo się, tu mówimy o roku 2022, czyli w roku 2022 87% importowanych do Niemiec instalacji pochodziło z Chin. Kto wtedy rządził Unią Europejską? Ursula von der Leyen. Można chyba powiedzieć, że ona była odpowiedzialna za taką sytuację. Nie starała się tego zmienić. Ten burger, o którym tutaj ja słyszałem, że on prosił, zwracał się do Unii Europejskiej o pomoc. Ci producenci sami nie rozumieją, dlaczego Unia wspiera inne firmy takimi gigantycznymi dotacjami bez sensu, a tu, gdzie tyle jest gadki o tej przemianie energetycznej, tutaj nie robi nic. To jakby celowo chciała, aby produkcja paneli w Europie została wygaszona. Z drugiej strony dają dotacje nawet osobom prywatnym na instalację modułów. Dotacje trafiają zawsze no, do producentów, więc Unia Europejska dotuje chińskich producentów. No i jaki jest w tym sens? I tu przychodzi właśnie moje wyjaśnienie, że znaczy, ja nie dostrzegam żadnego sensu w tych działaniach. Oczywiście, można to wyjaśnić tym, że Ursula von der Leyen nie jest mężczyzną i ma problemy z racjonalnym myśleniem, jakby już z zasady, ale jest przecież otoczona mądrymi ludźmi, więc jakiś interes w tym chyba musi mieć. No i nie wiem dlaczego, ale gdy patrzę na tą Urszulę i myślę o tych jej korzeniach handlowych, przypomina mi się taki krótki serial telewizyjny, który kiedyś oglądałem, 000 jako jeden wyraz chyba pisany. To jest serial 2019-20. I teraz jak oni to wszystko rozpierdolą, znaczy Europa to rozpierdoliła, nie? Teraz ten burger też już z Niemiec się tego, a we Francji cały przemysł padł. Wszystko do Chin poszło. Czyli wygląda tak jakby, to usi rządzi, nie? I tam, no nieważne, w każdym razie to wygląda tak jakby oni chcieli, żeby wszystko było na zewnątrz, żeby oni musieli to transportować, bo oni na transporcie zarabiają, kumasz? To oni chcą jakby rozpierdolić. Ale tylko transport. Transport tam czegoś na K trafia do Europy, począwszy od chwili, gdy potężny kartel włoskich przestępców decyduje się na jej zakup poprzez podróż przez Meksyk, aż po transport przez Ocean Atlantycki. Patrzcie, gościu się nazywa Leonardo Fasoli, twórca. To było kilka odcinków i on był całkiem spoko. Tutaj gra ten taki chorowity Francuz. On mi jest jakiś taki niesympatyczny. Uważam, że przez niego ten film science fiction był totalnym flopem. Tak? Ale tu on akurat dobrze gra, bo on gra takiego chorowitego gostka. On ma chyba jakąś chorobę tutaj nieuleczalną. He has this degenerative genetic disease called Huntington's disease that's progressing at kind of a rapid rate. Czy coś, że on tam nawet poświęca chyba swoje życie w którymś momencie dla rodziny. It's not for the betterment of the family business, which is a shipping company. I do not want Chris in the family business. Ten gościu jest jakby armatorem, właścicielem statków. Chodzi właśnie o to, jaką rolę grają armatorzy. Ta pani to jest jego córka, ona taką dosyć cool rolę gra. Tutaj są jacyś przedstawiciele, to jest chyba ten włoski mafioso, to jest jeszcze jakiś jakiegoś kartelu południowoamerykańskiego. Tam chodzi generalnie o to, że ten Włoch zamawia jakąś dużą ilość czegoś tam, czegoś i to wszystko, to jest chyba jego syn, który próbuje wykorzystać ten moment, aby przejąć władzę i dlatego się ta cała sytuacja bardzo komplikuje. I oczywiście jest to tylko film, fantazja prawdopodobnie, ale wydaje mi się, że warto go sobie obejrzeć, żeby nawet sobie trochę wyobrazić, jaką władzę czy jaką ważną rolę grają armatorzy w geopolityce może nawet. Wiecie, o co chodzi? To nie chcą jakby rozpierdolić. Ale tylko transport. Tylko transport. Co tylko transport? Tylko transport się liczy. No ja wiem, no te wojny były zawsze o te znaki handlowe, nie? Gdy spojrzymy na działania Ursuli von der Leyen z perspektywy takiej, że jej interesem jest, aby kraje musiały wszystko albo możliwie jak najwięcej produktów importować, żeby nie produkowano nic lokalnie, bo wtedy ona nie zarabia na transporcie. Na cłach może też państwa nie zarabiają. Tylko wtedy to ma sens. Zauważcie, ja tutaj też mówię, że jak tak słucham tych całych historii, tego wszystkiego, mam wrażenie, że no ja wiem, no te wojny były zawsze o te szlaki handlowe, nie? Ja ale nawet nie o szlaki handlowe, tylko kiedyś były o ten, ale... To jest teraz, moja hipoteza właśnie, że pół historii było napisane przez handlarzy racjonalnych, a pół historii przez narcyzów, tych idiotów. Pierwszy taki idiota to był ten, co francuska rewolucja, zobacz, wszyscy byli rycerze tego, a on się zaczął ubierać jak taki pedał. Kumasz? To jest taki typowy przykład, ja tego nie mogłem nie zrozumieć w historii. Który? No Fryderyk XVI, tego, co go pierwszego upierdolili na gilotynie, XVI... Nie, to jest Ludwik XVI, ale no. Wcześniej był, on był wnukiem Ludwika, czy tam kurde jakoś skoligacony, z Ludwikiem XIV, Król Słońca. Akurat tej historii nie śledzę, no bo ona jest taka obrzydliwa, jakby, nie? Te takie w tych perukach i to wszystko.
połowa naszej historii została napisana przez handlarzy. Ta połowa napisana przez handlarzy jest tą racjonalną. Te wszystkie racjonalne działania, o których czytamy w księgach od historii. Natomiast te wszystkie nieracjonalne, na przykład, nie wiem, atakować Rosję na jesień, w zimę wchodzić w głąb Rosji czy coś. To wszystko to są te nieracjonalne zachowania, które wynikają z narcyzmu, z osobistych ambicji, takich ego. No i w tej pierwszej połowie historii właśnie moim zdaniem tacy ludzie odgrywali rolę. Kto oglądał ten serial, niech napisze, czy ten... A kto nie oglądał, pupy może nie urywa, ale jest taki dosyć spoko. Fajne są tam momenty takie akcji, bo oni też przez Bliski Wschód, tam też jakieś drony latają, no tak spoko tam. Ona się nazywa Andrea Risenbrow, coś tam. Ona gdzieś grała. Tak, teraz mi się przypomniało, że to jest dosyć hardkorowe. Wiecie, te historie tam w Meksyku czy w Ameryce Południowej, tam, oj, tam się sypią trupy. Ja tam jakoś chodzi o to, właśnie, chyba o to właśnie chodzi, że jakieś takie konkretne, wielkie kartele się nawzajem po prostu mordują tylko po to, żeby robić biznesy z nimi, nie? Z tymi armatorami. No rzeźnia straszna się dzieje tylko po to, żeby z nimi robić biznesy, nie? She was this female anti-hero at the head of this company. And you get to see the many lives that it touches along the way and ruins. Były takie w tych perukach i to wszystko. Ale zobacz. Przecież kurwa, ja p***le, przecież oni zdobyli cały świat prawie. Jakby chcieli, to by zdobyli cały świat. Nie. No jak nie? No Europa była... No nie oni. Wszędzie. No nie oni, ale oni to finansowali. Ale bo to chodzi o ich ojcowie. Te pedały, te takie dziwolągi, one zawsze są przynajmniej tak jak Trudeau w Kanadzie. Ale ty gadasz, ojciec... ty gadasz pewnie o Habsburgach. Generalnie mówię o wzorcu takim. F. Trudeau on the back of a pickup truck. Mm-hmm. Flags with your name and the middle finger raised. Yeah. Why don't people like you? There is a level of polarization and toxicity that we see in a very visible way. No i słuchajcie, ja skończyłem o tej uci, teraz kontynuuję wątek, bo chyba zgubiłem. Przecież to chodzi, kurwa, tylko o jej transport, żeby ona zarabiała na transporcie. Cała Unia Europejska powstała jako takie... My mamy płacić za transport. Kumacie, nie chodzi o to, czy my tu mamy produkcję, czy gdzie. Chodzi o to, żebyśmy transportowali, żebyśmy samochody pewnie wywozili do Chin i solary z Chin tu. No i zobaczcie, ziomki, pytam się, kto zarabia najwięcej na handlu morskim. Handel morski, czy to poprawne sformułowanie i definicję, poproszę. Tak, handel morski to poprawne sformułowanie. Odnosi się do wymiany towarów, importu i eksportu między różnymi krajami i kontynentami. Jest to jedna z najstarszych i najważniejszych form handlu międzynarodowego, umożliwiająca przewożenie dużych ilości towarów na duże odległości. Odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, ponieważ większość światowego handlu w tonach odbywa się drogą morską. I teraz patrz, pytam się go, kto zarabia najwięcej na handlu morskim. 1. Armatorzy i operatorzy statków. Właściciele statków zarabiają na wynajmowaniu swoich jednostek do przewozu towarów. Duże firmy armatorskie mogą osiągać ogromne zyski, szczególnie w okresach wzmożonego popytu na przewóz towarów. Porty, ubezpieczenia, brokerzy ładunkowi i agenci frachtowi, producentowie i eksporterzy. Dziękuję. Warto dodać, że zyski z handlu morskiego mogą znacząco się różnić w zależności od koniunktury rynkowej. Zmian w regule... Dobra, kto jest największy armator i operator? Krajami pochodzenia. Lista opiera się na ich zdolnościach flotowych, liczbie statków oraz całkowitej pojemności 20 foot equivalent unit. Jednostka równoważna kontenerowi 20 stopowemu. Merckx, Dania. To dlatego Dania jest taka, kurczę. Ja się zastanawiam, czy takie małe państewko a tak rządzi, nie? A tak się panoszy. Mediterranean Ships Company, Szwajcaria, patrzcie. Drugi co do wielkości operator floty kontenerowej na świecie. COSCO Shipping Line, Chiny. Jedna z czołowych firm logistycznych w Chinach. CMACGA, Francja, patrzcie. Trzeci największy armator kontenerowy. No to zaraz, to COSCO jest na trzecim miejscu, a Francja na... Dobra, już nie chcę mi się z nim pytać, wiecie, naprawdę mam dosyć. Hapag-Lloyd, Niemcy, patrzcie, dopiero na piątym miejscu. Duży globalny operator w Hamburgu. Wynikający z połączenia kilku niemieckich firm żeglugowych. One Ocean Network, Japonia. Evergreen Marine, Taiwan. Yangming, Taiwan. Hyundai Merchant Marine, Korea. Integrated is... O, patrzcie, kto jest na 10 miejscu. Z siedzibą w Haifie. Firmy te zarządzają globalnymi operacjami i mają kluczowe znaczenie dla międzynarodowego handlu morskiego, transportując towarów o miliardach dolarów wartości każdego roku. Tak mi pisze to płatne ChatGPT-4, nie? Lista ta może się zmienić zależnie od bieżących zmian w przemyśle, zakupów nowych statków oraz strategicznych. A może się pytam, czy się rozwija? Branża handlu morskiego rozwija się mimo wyzwań takich jak wahania gospodarcze, zmiany regulacyjne czy przeziębienia. Oto kilka kluczowych czynników, które wpływają na rozwój tej branży. Globalizacja, rosnąca wymiana handlowa między krajami stymuluje popyt na transport morski. Rozwój technologiczny, innowacje technologii statków zarządzają zrównoważony rozwój. Ile procent rocznie się zapytam? W przybliżeniu 2-3%. A teraz jednak 3-4%. To na razie wyłączam.
I wtedy wszyscy są zadowoleni. Dlatego my nie produkujemy. Nie dlatego, że produkcja się nie opłaca. Jak się może nie opłacać, stary, produkcja? O, tego gościa po prostu, to jest ten chorobity, nie? On wygląda w ogóle jak jakiś, kurde, niedorobiony elf. I on schrzanił ten film science fiction, nie? On grał w Oppenheimerze? Nie. O, właśnie. Moim zdaniem ten film był flopem właśnie przez niego. Gdyby grała tylko ta laska, to byłby 1000 razy lepszy. Ale zobaczcie, wszystkie jego filmy są 6, 5, 5, 6. On w żadnym dobrym filmie. Nie wiem, kto go wziął do tego Oppenheimera. Hańba. Zapytałem się o Onassisa i on mi pisze tu równolegle dwie odpowiedzi. A teraz dwie odpowiedzi na raz czytać, jednym okiem jedną, jedną drugą. Tu zauważyłem, kariera w handlu morskim, a tu kariera i wpływ. W latach 30. XX wieku, a on przewidział rosnące zapotrzebowanie na transport ropy naftowej. Jego intuicja okazała się trafna, zwłaszcza po II wojnie światowej. No i zobaczcie, on był, miał tylko kilka statków i tak się dochapał, że był, ożenił się z Jacqueline Kennedy, wdową po prezydencie USA, Johnie F. Kennedym. No właśnie, a co się stało z tym imperium? Jeszcze chcesz zapytać, jakie było duże, ile miał statków? Ile posiadał statków? Po śmierci Arystotelesa Onassisa w 75 roku jego imperium biznesowe przeszło przez różne fazy zarządzania i wyzwań. Wiodącym spadkobiercą Onassisa była jego córka Christina Onassis, która przejęła kontrolę nad większością jego aktywów, w tym flotą statków i liniami lotniczymi Olympic Airways. Linii lotnicze miał. Christina, mimo że odziczyła ogromne bogactwo i odpowiedzialność, borykała się z osobistymi tragediami i wyzwaniami jako lider biznesu. Jej zarządzanie często spotykało się z trudnościami. No i ma działalność charytatywna, która kontynuuje wspieranie ważnych inicjatyw na całym świecie. Posiada ponad 30 dużych tankowców. Pytam się, co dokładnie robi Fundacja Onassisa. Stypendia daje. O, zdrowie publiczne. Ha, 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 ha. Bo ty gadasz obok jednego tematu. Jakiego? Obok jednego tematu, kurde, nie? Myśli raj. Nie, no to są Stany Zjednoczone teraz. To, o to ci chodzi, o te małpy, te myszki, co się tam pudrują. No, ale to jest, kurde, tam, z facety myszów, kurde, jest agresja narastała u kobiet, frustracja i tak dalej, i agresja, kurwa, i faceci myszy zaczęli się mnożyć, nie mnożyć, tylko, kurde, się pykać między sobą i, kurde, i cała kolonia zdechła, nie?